róż. Wakacyjne ścieżki ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus. Zapraszają siostry Terezjanki i Weronika Ostrowska. Z dziejów duszy. Odczuwam powołanie apostoła. Chciałabym przebiegać ziemię, głosić Twe imię i umieszczać w ziemi niewiernych Twój chwalebny krzyż. Ach, o mój ukochany, jedno posłannictwo mi nie starczy. Chciałabym w tym samym czasie głosić Ewangelię w 5 częściach świata, aż po najbardziej odległe wyspy. Chciałabym być misjonarzem nie tylko przez kilka lat, lecz od stworzenia świata aż do dopełnienia się wieków. O mój ukochany Zbawicielu, chciałabym przelać za Ciebie moją krew aż do ostatniej kropli. Jesteśmy na jednym z krańców świata, a dzisiaj ten nasz kraniec świata znajduje się w Podkowie Leśnej, w ogrodzie sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, a z nami jest siostra Teresa. Szczęść Boże! Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam. Jak się siostrze ten kraniec świata podoba? Bardzo podoba mi się las, przyroda wokół. Wszystko właśnie pobudza do wdzięczności Bogu za te wielkie dzieła, które dokonuje dla nas i powoduje w nas właśnie tą wielką radość i pobudza do modlitwy. My w tych naszych spotkaniach ze świętą Teresą mówimy o wielkich pragnieniach. To jest taki piękny moment, kiedy nie tylko mówimy o tym, że było jakieś pragnienie, ale o tym też, jak się wypełniało. No i wiemy, że święta Teresa marzyła o tym, żeby być misjonarzem. Karmel, klauzura, dziewczyna nie ruszała się całe życie, a okazuje się, że została patronką misji. Pan Bóg to jest jakiś szalony. Tak jest. Została właśnie ogłoszona przez papieża Piusa XI, 14 grudnia 1927 roku patronką misji katolickich na całym świecie, na równi ze świętym Franciszkiem Ksawerem. I to jest takie niesamowite. Nigdy nie opuściła klauzury, a została i było w niej pragnienie bycia misjonarzem. I to się ziściło. Chcę też powiedzieć, że rodzice pragnęli mieć syna misjonarza, a to pragnienie wypełniło się w ich córce Teresie. Jak myślimy misję, to myślimy o tym, że jedziemy do jakiegoś obcego kraju, gdzie mieszkańcy nie znają wiary katolickiej. Czy tylko o takie misje chodzi? Nie, nie chodzi tylko o takie misje. Właśnie święta Teresa, zostając ogłoszona patronką misji, to nie chodziło tylko o te misje zagraniczne ad extra, ale też o misje ad intra, czyli do wewnątrz, które moglibyśmy dzisiaj nazwać nową ewangelizacją. Bo misje to nie tylko zwiastowanie Ewangelii ludom, które o niej nigdy nie słyszały, ale polega również na zwiastowaniu Ewangelii w naszych rodzinach, w środowiskach pracy, miejscach pracy, w naszej codzienności. I to właśnie doskonale się sprawdzało w życiu rodziców świętej Teresy, czyli w rodzinie Martę. To właściwie moglibyśmy powiedzieć, że święta Teresa jest patronką dla każdego z nas, bo jest patronką i tych misjonarzy, którzy wyjeżdżają daleko, ale jest też i naszą patronką, jeżeli uczestniczymy w dziełach nowej ewangelizacji. Czy tak jak siostra powiedziała, chcemy nieść Jezusa, a do tego jesteśmy powołani jako katolicy, jako chrześcijanie, na przykład w miejscach pracy. Niełatwe zadanie. Niełatwe zadanie, ale właśnie każdy uczeń Chrystusa ma to zadanie do wypełnienia. Jest takim niezastąpionym ogniwem w apostolstwie Kościoła Chrystusowego. I to święta Teresa bardzo dobrze pojęła. I ona mówi, że wy będziecie ewangelizować, komisjonarze. Ja na górze jestem waszym małym Mojżeszem i mam podniesione ramiona, podczas gdy wy walczycie na nizinach. Ona pragnęła być miłością w sercu Kościoła. Mówi, że jest dzieckiem Kościoła. A dziecko o co prosi? Dziecko nie żąda chwały. Dziecko nie żąda bogactwa. Dziecko jedyne o co prosi to miłość. Takie olśniewające dzieła, wielkie dzieła są mu zabronione. Nie może głosić Ewangelii. Nie może przelewać krwi. Jego bracia pracują zamiast niego, ona mówi. A małe dziecko jest przy tronie króla i królowej i kocha ze swoich braci, którzy walczą. Małe dziecko będzie rzucało kwiaty, otoczy swoimi wonnościami tron królewski, swoim srebrzystym głosem będzie śpiewać pieśni miłości. I ona
odczytała, że nie mogąc być misjonarką czynną, chciałaby nią być mocą miłości i pokuty. I to jest takie właśnie niesamowite. Jej właśnie to pragnienie bycia apostołem i doktorem związane jest z szerzeniem Ewangelii. Więc jeżeli chcemy mieć udział w misji świętej Teresy, no to po prostu powinniśmy prosić ją o wstawiennictwo, chyba o to chodzi, no i iść i głosić. Właśnie naszym zadaniem jest ciągle odkrywać tę miłość, dzielić się tą miłością, tą miłość rozlewać na innych. Święta Teresa uczy nas tego, aby otwierać się na tę miłość, kochać Jezusa, kochać innych, i pragnąć, by Jezus był miłowany przez innych. I właśnie ta miłość to było jej taką pasją apostolską. Miłość i ofiara cierpienia dla Jezusa, by mieć udział w zbawianiu świata. I ona sama oddając się miłości miłosiernej, pociąga za sobą tych, których poleca Bogu na modlitwie. A Bóg działając w jej sercu, jednocześnie przemienia tych, których ona w swym sercu zamyka. I zobaczmy, to jest takie wielkie. Ona tysiące osób zamykała w swoim sercu. I Pan Jezus właśnie działał przez nią i w niej. I my mamy starać się o to, by być miłością w sercu Kościoła, tak jak święta Teresa. Żyć miłością na co dzień, wypełniając z miłości te obowiązki, które zostają nam powierzone. Cokolwiek wychodziło z jej serca, z jej umysłu, z jej rąk, wszystko było wypełnione taką miłością. I ona mówi, że wszelka nasza działalność winna być poparta modlitwą. To właśnie na kolanach powinniśmy Bogu powierzać konkretne swoje dzieła, zadania. I ona mówi, podpowiada nam, abyśmy tacy nie byli gorączkowi w tym działaniu na zewnątrz. Ona mówi, dobrze by było, gdyby połowę tego czasu, który przeznaczamy na działanie, przeznaczyć na modlitwę. Z tego Jezus będzie bardziej zadowolony, bo właśnie owocność naszej misji zależy od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Czyli ta misja zewnętrzna jest owocem misji wewnętrznej, czyli zjednoczenia bycia z Bogiem na co dzień. I to piękne podsumowanie tego spotkania naszego i tego pięknego tygodnia, w którym mówiłyśmy o pragnieniach świętej Teresy i o tym, w jaki sposób Pan Bóg te pragnienia realizował. Wiać zaczyna. Siostra lubi taki delikatny wiatr? Lubię wiatr. Lubię wiatr, to jest też powiew Ducha Świętego. Wzywa nas. Wzywa w takim razie do zakończenia tego spotkania. Zakończymy to z Panem Bogiem. Do zobaczenia w innym czasie. Audycja powstaje we współpracy z siostrami terezjankami www.terezjanki.org.